spora przerwa, bo to przecież jeszcze w pierwszej połowie grudnia skończyliśmy grać, także stęskliśmy się i za treningami, i za sobą, bo też się jakiś czas nie widzieliśmy, także jesteśmy wypoczęci, zwarci i gotowi do pracy. Czyli z werwą przygotowania do drugiej rundy. Ta runda może być trudniejsza? Zobaczymy po rundzie, tak? No, zasady takie zawsze, że gdzieś tam Beniaminek na początku często jest tak, że odpala. Myślę, że nam się to udało. Mam nadzieję, że utrzymamy ten poziom i będziemy cały czas grozić dla wszystkich. No i że będziemy dalej takie spektakle tworzyć w naszej hali, także mam nadzieję, że frekwencja, tak jak tutaj też rewelacja ostatnich tam dni w newsach, że mamy najlepszą frekwencję w lidze, także mam nadzieję, że to utrzymamy i będziemy cieszyć naszych kibiców. Mistrzami horrorów byliście, takich dreszcowców też. Chcielibyście to powtórzyć, lepiej wygrywać na spokojnie? Ciężko powiedzieć, że najważniejsze są punkty, tak? I zawsze to jakoś tak bardziej się pamięta te mecze. My sobie życzymy punktów, a jak to będzie wyglądać, no to już jest sprawa drugorzędna. Jest pan najbardziej doświadczony z bramkarzy, ale tak naprawdę macie trójkę równorzędnych bramkarzy i chyba uzupełnialiście się fajnie w tej pierwszej rundzie. To chyba też była wasza siła. Tak, na pewno. Myślę, że każdy tutaj z naszej trójki miał swoje momenty i wiadomo, że to jest ważne, żeby się uzupełniać. Będziemy na pewno współpracować dalej i mamy nadzieję, że też swoje cegiełki będziemy dalej dokładać w drugiej rundzie. Macie miejsce spokojne w połowie tabeli, ale spoglądacie wyżej, w górę, czy gdzieś tam jeszcze w dół, czy rywale gonią? Powiem szczerze, że jakoś tak się nie rozmawiamy o tym za dużo, nie skupiamy się na tym, bardziej się skupiamy na treningach teraz, na okresie przygotowawczym. Jak się będzie zbliżał mecz ze Szczecinem, to będziemy się zbliżać do pierwszego meczu myślami. No mówię, to co wyjdzie z tabeli, to na koniec sezonu będziemy sobie o tym rozmawiać i podsumowywać, czy można było zrobić coś więcej, czy może nie.